seems to be their game plan going forward. Wait for an opportunity, then pounce going forward, get numbers forward in attack, and see if you can find a breakaway opportunity. Benzema with a beautiful control and flick! That is buried by Hamas! Oh, what a goal! From the assist to the shot! No i słuchajcie, stało się. Jeden z największych transferów tego okienka został właśnie sfinalizowany, a więc James Rodriguez z Madrytu przenosi się do Monachium. Przenosi się z mistrza Hiszpanii do mistrza Niemiec, czyli do Bayernu Monachium. Całość ma ponoć kosztować Bayern tylko 10 milionów euro plus oczywiście płacenie pensji tej, jaką miał w Realu właśnie Hamesowi. Natomiast wydaje mi się, że jest to deal bardzo, bardzo niekorzystny dla Realu, no bo co jak co, 25-letni zawodnik, bardzo perspektywiczny, oddany za tak naprawdę grosze, mam tutaj na myśli finanse tych klubów, to są naprawdę grosze dla obydwu tych klubów, no i prawo pierwokupu będzie miał Bayern, ponoć tam cena ustalona jest na 60 milionów euro, natomiast słuchajcie, no według mnie dziwna polityka Realu z tym wypożyczeniem Hamesa. Napiszcie, co wy o tym myślicie, a ja korzystając z okazji, korzystając właśnie z tego, że coś takiego miało miejsce, przygotowałem, co zresztą teraz po ekranie widzicie, skład w całości, można powiedzieć, Bayernu Monachium z kilkoma nowymi nabytkami. Mam w zasadzie tylko jednym nowym nabytkiem i drugim Hamesa, czyli to jest Sebastian Rudy, akurat wersja Team of the Season. No i tak naprawdę jest tutaj jeszcze Renato Sanchez, także tak będzie wyglądał na pewno ten skład zawsze podczas grania. Natomiast raz wyjdziemy sobie tak, czyli będziemy mieli 100 z grania i wszyscy tutaj po 10 punktów z grania, a raz wyjdziemy sobie po prostu z Hamesem totalnie bez grania, no i zobaczymy, jaką to będzie miało różnicę. Także co, bez zbędnego gadania już przechodzimy do meczu. Słuchajcie, no chciałem zagrać mecz, ale nie wiadomo czemu, o godzinie 13 w środę, w środku tygodnia, wyskakuje coś takiego. Odczekałem 20 minut, nic się nie zmieniło, więc jedyne co mogę w tym momencie zrobić, to po prostu zagrać sobie w sezonach online, zwykłym Bayernem, bez Hamesa, także nie będzie tego, co chciałem, czyli zagrać sobie Hamesem wśród zawodników Bayernu, natomiast tak czy siak ten odcinek był bardziej taki informacyjny, taki też dyskusyjny z wami, żebyśmy sobie podyskutowali, co wy sądzicie o tym transferze i właśnie w tym momencie was proszę o to, żebyście w sekcji komentarzy napisali właśnie, co sądzicie o tym ruchu, czy James wywalczy sobie miejsce w pierwszym składzie w Bayernie, czy zamieni tylko ławkę z Madrytu na tę ławkę w Monachium, czy może właśnie nie. Także cóż, dyskusja w komentarzach, proszę kulturalna. A z tego co widzicie, znalazło mi rywala, więc gramy. Jeszcze wykopuje piłkę Keylor Navas, przegrał tam pojedynek główkowy, jeden z naszych, i teraz Cristiano Ronaldo kontra Davida Labba. Jeszcze jest strzał, broni Manuel Neuer, i teraz szybciutko piłka do Robena i mamy szansę na kontrę. Renato Sanchez, Robert Lewandowski, nie przeszła ta piłka początkowa, ale już jesteśmy w jej posiadaniu i zobaczmy teraz Arjen Robben. No i wyszedł rywal. To było bardzo głupie, ale jeszcze głupsze było lobowanie zamiast podanie do tyłu i strzelenie po prostu bramki. Ogólnie jeśli się nie mylę, a bardzo chciałbym, nie chciałbym się teraz pomylić, bo to byłoby głupie, ale nie sprawdziłem tej informacji, więc mówię tylko to, co mi się wydaje. Mam nadzieję, że dobrze mi się wydaje, ale poczekajcie chwilę, bo będziemy prowadzić 1-0 po bramce Thiago. Właśnie. Środek pola. Środek pola to jest oczywiście pozycja Hamesa. No nie wyobrażam sobie go na skrzydle, chociaż czasami tam również grywał. No ale według mnie środek pola to jest ewidentnie pozycja Hamesa. Ofensywny pomocnik, po prostu. No i teraz pytanie. Czy Ancelotti, z którym oczywiście dobrze się Hames już zna, wyrzuci kogoś z obecnego składu Bayernu, wsadzi tam Hamesa, czy może coś innego tutaj na Hamesa widzi. Ewidentnie nie ściągnął go bez powodu, także jestem bardzo ciekaw, jak tutaj James ma w systemie Bayernu grać, kogo ewentualnie zastąpi, no bo tak patrząc, z takich zawodników, których miałby na boisku zastąpić, to w sumie nie wiem, czy to nie byłby właśnie na przykład Thiago. Także ciekawa sytuacja, bo Thiago przecież ten sezon miał bardzo dobry. No jest to zdecydowanie coś z, no, bardzo, bardzo dyskusyjnego, gdyby taka sytuacja miała miejsce, a tymczasem Marcelo otrzymuje żółtą kartkę. Ja się zamykam i
będę polował na kolejne bramki. Robben bardzo ładnie teraz to zrobił i Thiago, właśnie Thiago, ten, o którym przed chwilą mówiłem, miał szansę na 2-0, ale po raz kolejny podcinka nie działa na Keylora Navasa. No dziwna sprawa, bo to jest niski bramkarz, więc wydawało mi się, że takie podcinki będą tutaj skuteczne, a tymczasem dwa razy sobie z tym poradził. A teraz mamy kontrę, Gareth Bale, David Alaba, musisz tutaj przytrzymać Bale'a. Bardzo dobrze David Alaba. Vidal wygrywa główkę, Lewandowski, piłka do Thiago, Thiago bardzo ładnie zszedł i teraz zobaczmy, bo Thiago będzie miał szansę tym razem na asystę. Lewandowski, Robben! To musiało być 2-0, troszkę nieporadnie te akcje dzisiaj wykańczam, ale jednak jest 2-0, Arjen Robben się nie myli, no i Keylor Navas w końcu przepuścił drugą bramkę. Uuu, ależ teraz przechwyt w środku pola i zobaczmy, Thiago ładnie złamał, no ale to nie miała być piłka do Ribery'ego, to miało być do Arturo Vidala, ale teraz błąd rywala, bo poszedł na raz, Ribery, do nikogo ta wrzutka, Vidal! I co robi ten Navas dzisiaj, to ja po prostu nie mam pojęcia, no ale fenomenalne, kolejne interwencje właśnie Navasa, teraz było znowu blisko, może jeszcze będzie szansa na strzał, nie będzie, to będzie kontra. Kontra, ale już zatrzymana. Teraz David Alaba, piłka do Ribery'ego. Ribery zszedł sobie do środeczka. Ribery, jeszcze piłka do Ariena, ale nie prawą nogą, Arjen. Jeszcze jedna wrzutka, Hummels. Będzie szansa na powtórkę. Thiago zaczarował troszkę tutaj przy linii. Thiago ładnie to zrobił. Thiago, ale strzał. Dramat. Teraz zobaczmy, Robert Lewandowski, jeszcze jest tutaj David Alaba, strzał i to jest 3-0, no tego się nie spodziewałem, że takim uderzeniem, szczególnie naszego lewego obrońcy, zdobędziemy prawdopodobnie ostatnią bramkę w tym meczu, ale 3-0 staje się faktem, zobaczmy sobie powtórkę, David Alaba, piękne uderzenie, no i to jest 3-0. No i koniec tego spotkania, słuchajcie, zwycięstwo 3-0. Realnie za bardzo miał tutaj cokolwiek do powiedzenia, co pokażę wam zresztą po statystykach. No właśnie, tak czy siak. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten cały transfer Jamesa do Bayernu, to według mnie jest to bardzo, ale to bardzo dobry ruch ze strony Bayernu. Z Realu według mnie jest to głupota, chociaż też no nie chcieli pewnie trzymać takiego zawodnika na ławce, więc być może to było robione pod samego zawodnika, po prostu chcieli mu się dać rozwijać, więc też nie mogę skreślać tutaj Realu do końca. A żeby nie było, na sam koniec tego odcinka sprawdzę, czy można już grać w Ultimate Team, bo jeśli można, to zagramy sobie jedno spotkanie. Boże święty, wytłumaczcie mi, jak EA może pozwalać sobie na coś takiego w środku tygodnia, o normalnej godzinie. No ja tego zrozumieć nie potrafię, a specjalnie cały ten skład kupiłem na ten odcinek i nawet z niego nie skorzystam. Także cóż, jeśli chodzi o ten odcinek, to pamiętajcie o kciuku w górę, jeśli wam się podobał, jeśli chcecie więcej tego filmów oglądać, to zostawcie subskrypcję, a ja się z wami już żegnam, piszcie, co sądzicie o tym transferze, mówił Goldzor, na razie.